Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to Bory Tucholski, dzień drugi. Zaczynam w małej miejscowości, ale jakże uroczej i przyjemnej, czyli w Tleniu. Dzisiaj kilometraż nieduży, za to ładna pogoda się zaczyna, nie licząc tego, że od samego rana strasznie wieje wiatr. Może jeszcze tego nie widać, ale całą noc wiało i dzisiaj za dnia też ma być jeszcze jeszcze wiecznie. Na szczęście, jeżeli chodzi co do jazdy rowerem, no to fajnie, że będą tylko i wyłącznie lasy, więc ten wiatr nie będzie tak mocno odczuwalny. Oczywiście trzeba uważać na głowę, żeby nic nie spadło. O, kaczuszki sobie płyną. Minus taki, że nie polatam sobie dzisiaj znowu dronem, bo no nie warto ryzykować. Na pewno ujęcia byłyby dzisiaj przepiękne, ale no cóż, czasami lepiej odpuścić. No nic, zaczynam od małej rundki, 20 km i zobaczymy, jak urokliwe jest to miejsce. Nie chcę oczywiście nikomu robić reklamy, ale jest taka restauracja jak Żółty Rower. No, myślałem, że na początku jest napisane Złoty Rower, ale to jest Żółty Rower. Niech Was nie zmyli te piękne słoneczko, bo jest naprawdę stosunkowo zimno. Jest jednak październik i trzeba coś założyć nieco więcej. Ach, dobra. No jeszcze mówię, coś mi się niewygodnie chodzi w lewej nodze. Patrzcie, jaka sytuacja. No. Ale numer. Jak ja to uwielbiam, jedziesz sobie laskiem, asfaltem, cisza, spokój, nic się nie dzieje, tylko natura, słoneczko i ewentualny delikatny wiaterek. Ale ładnie. No, podoba się, podoba. Oto tam się wyłania z lasku. A jak tam wejść? Wejście znalezione. Idziemy na górę zobaczyć, czy jest coś ładnego. Mam nadzieję, że tym razem ta wieża nie będzie zamknięta, jak wczoraj we Fujtowie. Ach. Dobra, można wejść. Całe szczęście. Nie no, ładnie. Szkoda, że jeziorka nie widać stąd. Tutaj lasy, lasy i jeszcze raz lasy. A, zjadę na chwilę. Heh. Jakby też chciał sobie pograć w kosza. Dobra miejscówka. Na razie cisza, spokój. O, ładna. Trasa asfaltowa, mały ruch, piękne widoki, stare budynki, taka wioseczka. Pierwsza część trasy prowadziła głównie pod górkę i teraz będzie już tylko i wyłącznie z górki, może ewentualnie parę małych zmarszczek. Sam koniec naszej wycieczki, jeszcze kawałeczek ścieżki rowerowej. Wróciłem do miejscowości Tleń
Jeżeli chodzi o samą trasę, no to głównie asfaltowa, z pięknymi widokami, paroma górkami, więc 20 km zrobione na rozgrzewkę, teraz czas na jakieś 40. Na początek zaczyna się ciekawie od płyt betonowych. Nie jedzie się na razie jakoś źle, ale wiadomo, że nie wszyscy lubią płyty betonowe, ale jakby ktoś chciał się stanieć, to może sobie jechać na przykład środkiem utwardzonym i jest na pewno o wiele przyjemniej. Albo tutaj bokiem. Jak żeby mogło być inaczej, gdyby nie było gdzieś w pobliżu jeziora. O, panowie sobie rybki tutaj łowią. Ciekawe, czy biorą. Ale już na dzień dobry nawierzchnia tutaj nie należy do najłatwiejszych, bo albo płyty betonowe, albo trochę jakieś takie trochę wymagające. To górka, to trochę piasku, to korzeni, to kamieni. Więc tutaj już łatwo nie jest, więc od samego początku myślę, że zalecany jest tutaj rower górski, aczkolwiek dobry gravelowiec też to przejedzie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale bardzo fajny widok jest na mapie, że jedzie się środkiem, a po bokach są jeziorka i zaraz będę przejeżdżał przez jakieś urokliwe miejsce. Nie wiem, czy kiedyś tutaj bym się zdecydował, żeby pojechać samochodem. Rowerem ciężko przejechać pod górkę, po tych nierównościach. A co dopiero autem. Dogonię go, czy nie dogonię? Dogonię. A schowam się za nim, to będzie drafting. Teraz czas na trochę asfaltu. Naprawdę ta trasa jest wymagająca, bo jak nie płyty betonowe, trochę piasku, trochę górek, to teraz kocie łby. Ale co, ja nie przejadę? Ale ta druga trasa to jest fenomenalna. O Jezus. O, było trochę ładnej, utwardzonej drogi i znowu kocioł. No, nawierzchnia nie da się ukryć, że jest bardzo urozmaicona. Niestety kamera ma jedną wadę, nigdy nie odda tego zapachu, jaki jest podczas jazdy po takiej lesie. Mega przyjemny zapach, mega, tym bardziej teraz tą jesienną porą. No, tego bardzo, ja osobiście bardzo lubię zalesione tereny. Może nie ma czasami widoku, bo bym mógł powiedzieć tylko las, las i las, nic więcej, ale ja uwielbiam. No gdzieś musiał być taki moment, że będzie sobie przepływał taki maleńki strumyk. No. Ładnie, ładnie. O, a tu po lewo taka ścieżka, dosyć wymagająca. I co najlepsze jest to, że my tam właśnie jedziemy.
I teraz czy uda się tutaj wjechać? O kurde, atrakcja, jest co nie wiara. Bardzo wąska ścieżynka. Jest na źle. Nie no, bajka. A, taki skrócik, bo podejrzewam, że można było gdzieś tam się naddać i by było trochę łatwiej. Ale po co? Nie zawsze musi być łatwo. O, jakaś droga betonowa, utwardzona w środku lasu. Zaraz zobaczymy, czy prowadzi ona do jakiegoś ciekawego miejsca. Ale patrzcie, jak wieje. O proszę, na 14 km jakie ładne miejsce parkingowe. Jeżeli chodzi tutaj na razie przez 4 km cały czas jest taki ładny beton, jest taka ładna betonowa droga. Zobaczymy na jak długo. W miejscowości chyba z Łówie przecinam asfalt, ale dalej lecę drogą leśną. A gdzie tu takim autem się pcha po lesie, no? Jest i kawałeczek otwartej przestrzeni oraz też jest kawałek utwardzonego szutru. Co na tej trasie ukradzie z rzadkością. Ciekawe, czy będzie jakieś lepsze miejsce widokowe. Już myślałem, że nie ma tu przejścia, ale jest. A no dobra. O proszę. O kurczę, ładnie, ładnie. Robi wrażenie. Eleganckie. Ładnie, ładnie. Miejsce na przystanek, dobre. Jak i elektrownia, to oczywiście jeszcze jedna zapora. Różnica poziomu oczywiście jest. O. Przebiegł jakiś zwierzak, auto zwolniło, bo oczywiście jest ryzyko, że może przebiec jeszcze jedno. Ale już na szczęście nie. Babeczka zachowała ostrożność, bardzo dobrze. Pytanie, czy mi nic nie wyskoczy? Chyba nie. Tutaj pobiegło gdzieś sobie. Zobaczcie, jaka ściana drzew w ogóle. Cały czas. Znaczy bardzo często się zdarza tak, że normalnie jakby to się poprzecinał, no ale wiadomo, samochody jeżdżą, więc same się przecinają, ale no pięknie to wygląda. Ale klimatyczne miejsce. Oczywiście jak czas wracać do domu, to zaczyna się robić coraz cieplej i przyjemniej. I na sam koniec, o, taka trasa. Może nie jakaś super utwardzona, ale ładna, ładna. Jeszcze przy końcu sztywny podjazd. I zaraz będziemy zbliżać się do początku trasy. Ciekawe co za ptak. Okej, pozostało mi już tylko 2 km do końca trasy. Trasa już raczej będzie asfaltowa. I podsumowując tą trasę, na pewno jest bardzo, bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o nawierzchnię.
co chwilę potrafi się zmieniać. To teraz nawierzchnia nie jest łatwa, więc tutaj na pewno sprawdzi się rower z amortyzacją. Choć gravelem to przejechałem, ale nie powiem, że trochę odczuwam, że rower górski na pewno będzie miał tutaj znaczącą przewagę, ewentualnie nawet trekkingowy z amortyzacją z przodu, jak i pod siodełkiem. Trasa fajna, fajna, podobała mi się, mimo że nie była łatwa, to widoki były piękne. Trochę pomogła dzisiaj pogoda, bo jednak było słoneczko przez większość trasy. Jeżeli miałbym podsumować te dwa dni, zrobiłem łącznie 210 km. Naprawdę świetne, świetne tereny. Myślę, że dużo jest tutaj do zwiedzania. Bory Tucholskie to oczywiście nie tylko Kujawsko-Pomorskie, ale też oczywiście Pomorze. Więc trochę zazdroszczę tutaj okolicznym. Chociaż na pewno są tutaj, jest dużo małych miejscowości, gdzie raczej nie jest ten ruch rowerzystów jakoś tam mocno nasilony. Podejrzewam, że bardzo dużo przyjeżdża też osób tutaj z innych regionów i naprawdę warto. Ja nocowałem w Tleniu, gdzie jest to bardzo spokojna mieścinka. Jest parę noclegów. Można się tam naprawdę wyciszyć, wyluzować. Jak ktoś nie lubi zatłoczonych miejsc, to myślę, że tam będzie miał naprawdę fajnie, bo z dala od jakichś większych miejscowości, z dala od czegokolwiek, żadnych za bardzo tam marketów, chyba tylko Dino było. Parę małych sklepików, barów, przystani. Naprawdę fajnie. Świetne tereny. Myślę, że w przyszłości nieraz tutaj wrócę i będę odkrywał tutaj nowe tereny, a na pewno korci mnie strasznie, żeby zaliczyć te Fujtowo, czy jak to tam, już nie pamiętam teraz, ale ciężka miejscowość z nazwy do zapamiętania, ale za to bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o atrakcje i myślę, że kiedyś tam się z rodzinką wybiorę. Cieszę się, że przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego mogłem pokazać wam tutaj te tereny i że z miłą chęcią tutaj zajrzycie. Piszcie w komentarzach, czy już tutaj byliście, czy dopiero planujecie być i jak wam się podobało, bo dla mnie świetnie, bardzo naprawdę dużo zalesionych rejonów, gdzie no na pewno w takie dni jak teraz bardzo wieczne jest przeze mnie to bardzo doceniane. Myślę, że jazda na otwartej przestrzeni przez te dwa dni byłaby istną katorgą i byłoby to zero przyjemności, a tak to było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc tyle. Pamiętajcie o subie, o łapce. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.